Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam was w kolejnym poradniku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie moje najlepsze porady odnośnie rozgrywania Food Champions. Powiem wam, jak osiągać lepsze wyniki, kiedy rozgrywać swoje mecze, jak trafiać na słabszych rywali, żebyście mogli wbijać lepsze bilanse oraz kilka innych porad, które mi osobiście bardzo pomogły i z bilansu 8-12 w zeszłych edycjach teraz na spokojnie wbijam bilans 11-4 albo chociażby 10-5. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z EA, jak i dla osób, które grają w tą grę od dawna. No bo uwierzcie mi, że jeżeli nawet gracie od kilku edycji, to w tym odcinku dowiecie się kilku przydatnych rzeczy, o których wcześniej nie mieliście pojęcia i być może to akurat one przeszkadzają wam w tym, żebyście wbijali lepsze bilanse. Oczywiście na sam start odcinka zostaw lajka, zostaw suba, to nie pominiesz kolejnych poradników. Ja wam daję poradnik, wy mi dajecie suba. Wydaje mi się, że jest to całkiem spoko wymianka. Oczywiście dzisiejszy odcinek będzie w całości w formacie pogadankowym. Mam tutaj na monitorze listę, na którą będę cały czas zerkał, także nie złoście się, że nie patrzę w kamerkę albo coś, ale po prostu jest to dla waszego dobra, żebym żadnego ważnego elementu w tym odcinku nie pominął i żebym na pewno wam wszystko przekazał. Więc pierwsze pytanie, od którego pasowałoby zacząć, to oczywiście to, kiedy rozgrywać swoje Food Champions. I tutaj opcje są dwie. Pierwsza opcja jest taka, że rozgrywacie swoje Food Champions przez 3 dni i rozkładacie je równomiernie. Czyli oczywiście gracie 5 meczów w piątek, 5 meczów w sobotę, no i 5 meczów w niedzielę. Dzięki tej taktyce po pierwsze nie przemęczacie głowy, po drugie na każdy mecz jesteście w miarę wypoczęci i po trzecie na każdy dzień rozkładacie siły w taki sam podobny sposób. Natomiast opcja druga jest taka, którą ja osobiście zawsze stosuję, czyli taka opcja, że większość swoich meczy rozgrywacie w niedzielę albo i nawet całe Food Champions, jak się wyrobicie. W niedzielę po pierwsze, że gameplay jest płynniejszy, bo oczywiście dużo osób ma skończone Food Champions, no i wiadomo, że im mniej osób aktualnie gra, tym serwery chodzą lepiej i tych lagów jest mniej. Po drugie, jak gracie w niedzielę, to macie większą szansę na to, że traficie na kogoś, kto ma mniejsze umiejętności od was. Po prostu wszystkie te tryhardy, wszyscy ludzie, którzy są spoceni, wszyscy ludzie, którzy poświęcają całe życie tej grze, kończą swoje Food Champions najczęściej jeszcze w piątek albo maksymalnie w sobotę rano, no a w niedzielę raczej trafiacie na tych niedzielnych graczy, którzy się nie pocą, bardziej grają for fun, no i oczywiście w niedzielę zawsze ten poziom jest niższy. Dzięki temu, że poziom jest niższy, automatycznie macie większą szansę, że traficie na kogoś słabszego, no i dzięki temu automatycznie macie większą szansę, że ten bilans wbijecie lepszy. Jednak oczywiście wiadomo jest to, że nie każdy z nas ma czas, żeby na przykład w niedzielę grać 10 albo 14 meczy, no bo ludzie mają oczywiście swoje prywatne sprawy i jak najbardziej jest to zrozumiałe, więc przede wszystkim, jeżeli byście się znaleźli w takiej sytuacji, to pamiętajcie o tym, żeby nie grać więcej ilości meczy w piątek niż na przykład 5 czy 6 meczy. Jeżeli na przykład przed weekendem wiecie, że na przykład, nie wiem, w niedzielę jesteście zajęci i nie macie czasu na gierkę, no to rozłóżcie sobie całe Food Champions tak, żeby w piątek zagrać maksymalnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, te 5 meczy, no i żeby raczej większość meczy zagrać po prostu później w sobotę, no czy ewentualnie w niedzielę rano, jeżeli jeszcze macie czas. Weźcie pod uwagę teraz w tym momencie to, że jeżeli na przykład w piątek wbijecie bilans powiedzmy 3-0 albo 4-0, no to później w kolejnych meczach EA będzie wam dobierało przeciwników, którzy również mają tych zwycięstw bardzo dużo i na przykład mają bilans 5-0 czy chociażby 7-0 i tak dalej. Niby do końca nie wiadomo, jak działa ten matchmaking w EAFC, no ale duża ilość tych wszystkich specjalistów od tej gierki mówi, że działa to na zasadzie podobnych bilansów, no czyli oczywiście jak ty masz 4-0, no to automatycznie dobiera ci osoby, które też mają dużo większy stosunek zwycięstw do porażek, czyli na przykład bilans powiedzmy 7-2 czy chociażby 8-2. Jeżeli ty masz bilans 5-0, no to może ci nawet dobrać osobę, która ma bilans powiedzmy 10-1 czy chociażby 9-3, więc po prostu lepiej w piątek nie grać, ponieważ można trafić na te osoby, które są dużo, dużo lepsze od nas. No ale pewnie teraz w waszej głowie urodziło się pytanie: Kuzonek, ale jakie to ma znaczenie, jak przecież w niedzielę jak będę grał, no to też będzie mi dobierało ludzi, którzy mają podobny bilans do mnie, no i też jest szansa na to, że trafię na przykład na osobę, która ma bilans powiedzmy 9-0, gdzie ja będę miał bilans 4-1. No i tutaj w połowie macie rację, ale też zwróćcie uwagę na to, że w niedzielę grają raczej te osoby, którzy są takimi niedzielnymi graczami, o czym mówiłem wcześniej, no i raczej jak sobie zwrócicie na to uwagę, w niedzielę ten poziom zawsze powinien być niższy, więc dajmy na to bilans 8-0 wbity w piątek nigdy nie będzie równy bilansowi 8-0 wbite, który został wbity w niedzielę. Czajcie, o co chodzi? Chodzi po prostu o to, że w niedzielę macie ogólnie dużo niższy poziom i nawet jak traficie w niedzielę na ziomka, który ma bilans powiedzmy 10-1, no to on wcale nie będzie tak mocny, jak ziomek, który wbił ten bilans 10-1 w piątek. No bo oczywiście, jeżeli ten
ten ziomek, który gra w niedzielę i rozgrywał swoje mecze wszystkie w niedzielę, no to jego przeciwnikami zawsze były to osoby słabsze niż u tego ziomka, który rozgrywał te mecze w piątek. Mam nadzieję, że czaicie, o co chodzi. Trochę jest to zagmatwane, ale wydaje mi się, że no powiedziałem to tak, że zrozumieliście, o co chodzi. No i oczywiście to, w jaki dzień gracie, serio ma duże znaczenie. Nie są to tylko takie głupie gadki i tak dalej. No ale jak zrozumieliście mój przekaz, to teraz już będziecie po prostu wiedzieć, w który dzień łatwiej wam może być grać, no i w który dzień macie większą szansę, że traficie na kogoś słabszego od was. W tym momencie pamiętajcie o tym, że jeszcze mamy kilka dni do końca tego miesiąca, także na moim Discordzie cały czas możecie zakupić rangę handlarz. Na Discordzie znajdziecie wiele metod na handel, wiele metod na inwestycje. Wypisuję tam na specjalnych kanałach gotowe karty pod inwestycje. Zawsze piszę, które karty kupujemy, za ile, kiedy będziemy sprzedawać, dlaczego one rosną, czy jest jakieś ryzyko straty, jeżeli tak, to jakie. Oczywiście piszę również inwestycje dla małego, jak i dużego budżetu. Oprócz tego gotowe filtry do snajpienia, gotowe filtry do inwestycji, gotowe filtry do flipowania. Po prostu wchodzisz na Discorda, jeżeli masz czas do zarabiania, robisz to, co mówię, a końce same będą wpływały na twoje konto. Na Discordzie masz również kanał Opinia Handlarzy. Tam możesz zobaczyć opinie ludzi, którzy mieli taką rangę rok temu. Możesz sobie poczytać, czy oni polecają, ile oni zarobili, jak to wszystko wyglądało, także zapraszam. Link do Discorda macie w opisie. W miesiącu październik zostały ostatnie miejsca, także kto pierwszy, ten lepszy. Zapraszam. Natomiast odnośnie godziny, w której najlepiej rozgrywać swoje mecze, no to o tym pogadamy sobie później, bo teraz jest jeszcze ważniejszy temat, czyli jak podchodzi do tego całego Food Champions. No bo oczywiście wiadomo, niby jest to tylko gra, ale musicie mi uwierzyć pod tym względem, że podejście jest bardzo, bardzo istotne i to tak naprawdę od podejścia zależy 80 albo 90% waszego sukcesu. Ja osobiście kiedyś sam miałem z tym bardzo duży problem, no i właśnie przez to te moje bilanse jeszcze 2-3 lata temu wyglądały bardzo słabo, no a teraz to wszystko poprawiłem, no i zdecydowanie widać to po efektach. Natomiast całość, jak teraz zacząłem gadać o tym temacie, może się wydawać głupio, no bo oczywiście jest to tylko i wyłącznie gierka i niby jakie głowa ma do tego znaczenie, no ale jak zaraz rozwinę ten temat, no to serio zobaczycie, że mam rację i że serio coś w tym jest. Pierwsza, uważam, że bardzo istotna rzecz jest taka, żeby przed każdą sesją, jak sobie zaczynacie grać Food Champions, żebyście sobie zagrali jeden mecz rozgrzewkowy, na przykład w Division Rivals. Przykładowo, jak wstajecie sobie w sobotę rano, no to nie siadajcie od razu do kompa i nie grajcie Food Champions, tylko sobie na spokojnie poświęćcie te 10 minut, zagrajcie sobie rozgrzewkowy mecz w Division Rivals, no bo jak siądziecie do Food Champions i zaczniecie grać tacy jeszcze zaspani, no to jest to najgłupsze, co możecie zrobić, bo wtedy wasz mózg ani jeszcze nie myśli prawidłowo, jest on zaspany, nie ma utworzonych żadnych schematów, z których korzystacie w grze, no i po prostu jest zamulony. No jak sobie zagracie ten jeden meczek w Division Rivals, no to no nie ma co się oszukiwać, jest to kwestia 10 minut, a serio, dzięki temu możecie sobie przypomnieć wasze schematy, możecie sobie przypomnieć zawsze to, co wychodzi wam lepiej, jak rozgrywacie piłkę, jak atakujecie, jak bronicie, w jakich sytuacjach możecie stworzyć coś fajnego, no i przede wszystkim jak gracie ten mecz rozgrzewkowy, no to sobie zwrócicie uwagę na to, co zawsze wychodzi wam najsłabiej, tak abyście właśnie w tym meczu Food Champions mogli już temu w 100% zapobiec. Nawet jeżeli wam się podwinie noga i w tym meczu w Division Rivals przegracie, no to prawda jest taka, że nic nie tracicie, a dzięki temu wasze dłonie, palce czy chociażby mózg mogą sobie przypomnieć pewne schematy, które macie już utworzone w głowie, no i nie będzie to dla was szokiem, jak nagle zaczniecie mecz i na przykład nie będziecie wiedzieli, co zrobić z piłką, tylko od razu jak zaczniecie grać ten mecz w Food Champions, no to będziecie wiedzieć, jak atakować, jak bronić, co robić, a czego na pewno unikać. Musicie uwierzyć mi na słowo, że te schematy, w których bronicie w gierce, w których atakujecie albo w których rozgrywacie, naprawdę są one zapisane w waszym mózgu, no i po prostu musicie tym mózgiem chwilę poruszać, musicie chwilę odkopać tą waszą pamięć, tak żebyście właśnie w tym Food Champions bez zastanowienia robili takie rzeczy podświadomie. Szczególnie ważne jest to, żebyście nie robili tego tak, że na przykład wstajecie rano i od razu siadacie do kompa i w przeciągu 5 czy tam 7 minut od wstania, gdzie się dopiero obudziliście, zaczynacie już grać, no nie ma co mówić, ale ważny mecz Food Champions. Często na swoim też przykładzie wiem, ale i na przykładzie wielu ludzi, którzy na przykład są na Discordzie, że ludzie robią tak, że muszą tą ligę weekendową jak najszybciej rozegrać, bo po prostu chcą mieć spokój, a nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że robią coś źle i że tak naprawdę sami sobie tą całą sytuację utrudniają. Jak człowiek jest zaspany, no to nie reaguje trzeźwo na otaczającego rzeczy, a samo logiczne myślenie nie przychodzi do końca mu prawidłowo i pewnie tutaj w tym aspekcie się ze mną zgodzicie, no bo sami wiecie, jak na przykład wygląda to przy robieniu innych czynności, więc z perspektywy niby jakiejś głupiej gierki, wydaje się to być fest dziwne, o czym mówię, no ale skoro oglądacie ten odcinek, no to pewnie chcecie dowiedzieć się, co robicie źle, więc oczywiście jak rano wstajecie, to zanim zaczniecie mecz, idźcie sobie chociażby zrobić śniadanie, przejdźcie się do żabki, czy chociażby weźcie sobie prysznic, no bo to naprawdę pomoże rozbudzić wam tą głowę. Tak jak mówię, no jest to dosyć śmieszny temat, ponieważ cały czas jesteśmy tylko i wyłącznie w temacie gierki, no ale jeżeli coś jest głupie, ale działa, no to automatycznie przestaje być głupie. No bo tak jak powiedziałem, niby gierka, niby głupie
rzeczy, a 90% tego, jaki wbijacie bilans, siedzi w waszej głowie, bo jeżeli macie odpowiednie podejście do gry, to drogi skład czy chociażby jakieś dobre umiejętności odchodzą na bok i to aż tak bardzo nie jest istotne. Osobiście jeszcze odnośnie tego tematu powiem wam, że ja kiedyś popełniałem ten błąd i naprawdę robiłem sobie niechcący na złość, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak istotną rzeczą jest głowa i sam na przykład wstawałem o 9 rano w sobotę, siadałem szybko do kompa, bo nie mogłem się doczekać grania, po czym kończyło się to tak, że grałem 2 mecze, obydwa przegrywałem i odechciało mi się grania na cały weekend i tak naprawdę tego Food Champions potem już nie grałem. Często miałem tak, że na przykład grałem te 2 mecze od razu po wstaniu, przeciwnik był teoretycznie gorszy ode mnie, to ja stwarzałem sobie szansę, to ja właśnie miałem ten większy współczynnik expected goals, ale na przykład pod koniec meczu popełniałem jakiś głupi błąd, jak jeszcze byłem zaspany i tak jak mówiłem wcześniej, nie zdawałem sobie sprawy z tego, dlaczego się tak dzieje, że teoretycznie gorszy przeciwnik zawsze sobie jakoś tam daje radę przepchnąć ten mecz, no i jakoś tam daje sobie radę ze mną wygrać. Teraz oczywiście zanim wstanę, zanim zacznę grać Food Champions, zawsze idę gdzieś do sklepu, zawsze siadam na chwilę na Discorda, żeby popisać z ludźmi, po prostu robię coś, żeby ten mózg rozbudzić, nawet jak mi się nie chce, no to nawet tego TikToka chwilę poprzeglądam, żeby to zawsze logiczne myślenie jakoś tak, wiecie, przyswajało mi się łatwiej do mózgu, no bo jeżeli chcecie grać lepiej i mądrzej, no to wartałoby grać niezaspanym. Kolejna jakże ważna sprawa, a w zasadzie to w tym odcinku tylko i wyłącznie te najważniejsze sprawy, no bo gdybym chciał mówić o tych mniej ważnych, no to odcinek musiałby trwać 30 minut, natomiast ja chciałbym, żeby ten odcinek trwał maksymalnie tych minut, powiedzmy 13-14, żeby wam się to dobrze oglądało i żebyście jak najwięcej z tego odcinka wynieśli, więc mianowicie nigdy nie podchodźcie do całego Food Champions tak, że po prostu musicie je rozegrać i koniec, kropka, no i na siłę w każdej chwili będziecie grali mecz, jaką tylko macie w weekend. Nawet jeżeli jest sobota wieczór, a ty jeszcze masz do zagrania powiedzmy 10 czy aż 12 meczy, to rozłóż sobie to mądrze tak, że na przykład w całą niedzielę będziesz grał po trochu, zagrasz kilka meczy rano, kilka meczy w południe, kilka meczy wieczorem, czy tam nawet te ostatnie 2 mecze jeszcze pod noc, jak już będziesz szedł spać, ale nigdy nie graj wszystkiego naraz. Ponieważ grając 6 czy nawet 7 meczy naraz, w tą gierkę jak gracie, no to wiadomo, że się denerwujecie, każdy doskonale wie, jak to wygląda, no a jak człowiek zaczyna się denerwować, no to podejmuje pochopne, nieprzemyślane decyzje, no i sami przecież wiecie, jak ta gierka działa na nas, że prędzej czy później się zdenerwujecie, no a wasza gra, wasze atakowanie, wasze bronienie nigdy nie będzie wyglądało tak, jakbyście chcieli, żeby wyglądało. Jeżeli w tej gierce się denerwujesz, to po pierwsze łatwo tracisz piłkę, po drugie wychodzisz obrońcami do przodu, po trzecie szybko chcesz atakować i zdobywać kolejne bramki, a po czwarte kończy się to tak, że jeszcze bardziej się odkrywasz, no i twój przeciwnik ma jeszcze większą łatwość w tym, żeby strzelić ci kolejne 2 czy chociażby 3 gole. Jeżeli na przykład w weekend mielibyście ochotę zagrać w jakąś inną gierkę, mielibyście ochotę obejrzeć jakiś mecz, albo nawet chcielibyście gdzieś wyjść, a z tyłu głowy macie to, że cały czas musicie rozegrać wasze Food Champions, no to po prostu się tym nie przejmujcie. Niby jest to głupie, ale rozerwijcie się chwilę, a Food Champions odstawcie chociażby na tą chwilę, na 2-3 godzinki na bok, ponieważ ono wam nie ucieknie, a naprawdę lepiej jest zrobić te rzeczy, na które macie ochotę. Idźcie sobie zrobić coś innego, nie grajcie na siłę, nigdy nie osiągniecie szczytu waszych możliwości i zawsze będziecie z czegoś niezadowoleni, jeżeli to Food Champions będziecie rozgrywali na siłę, no i oczywiście dzięki temu nigdy nie wbijecie bilansu, który będzie was zadowalał i będzie waszym bilansem rekordowym. Taka mała porada jest ode mnie taka, żebyście grali Food Champions tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wam się chce, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta gra sprawia wam przyjemność. Jeżeli już czujecie, że gracie jakiś mecz na siłę, byleby ten mecz rozegrać i byle to Food Champions mieć za sobą, no to nie tędy droga. Tak nie robimy, tak nie róbcie, ponieważ to po prostu będziecie, wasza efektywność będzie dużo słabsza i nigdy nie będziecie rozgrywać tych meczy w taki sposób, w jaki najbardziej potrafilibyście rozgrywać, wiecie, o co chodzi. Ja zawsze mam taką taktykę na Food Champions, że rozgrywam sobie 3 mecze i niezależnie od tego, czy te 3 mecze wygram, czy te 3 mecze przegram, to zawsze po nich robię sobie przerwę na coś innego. Na przykład zagram 3 mecze, robię sobie przerwę i 10-15 minut oglądam jakiś filmik na YouTubie, przeglądam TikToki, czy odchodzę na chwilę od monitora zrobić sobie jakąś herbatę, no i robię to tak naprawdę w ciągu, czyli 3 mecze przerwa, 3 mecze przerwa, 3 mecze przerwa, 3 mecze przerwa, no i tak cały czas w kółko. Dzięki temu tak naprawdę w godzinę rozgrywam średnio 3-4 mecze, no ale zawsze jestem świeży i podczas każdego meczu myślę trzeźwo, także oczywiście te bilanse często wychodzą najlepiej, jak tylko potrafię. Powiem wam, że ja osobiście za czasów FIFA 21 miałem takie podejście, że muszę to Food Champions rozegrać, że jest to mój obowiązek i w weekend nie pozwalałem sobie na nic innego, dopóki te 30 meczy nie było rozegrane, no bo oczywiście jak najszybciej chciałem mieć ten obowiązek w cudzysłowie za sobą, no i dopiero wtedy jak to Food Champions rozegrałem, pozwalałem sobie zająć się innymi sprawami. Potrafiłem na przykład w piątek zagrać naraz 15 czy 17 meczy, poświęcając na to 5-6 godzin ciągłego grania i na przykład w sobotę rano wstać i dokończyć z bomby te pozostałe 3-4 mecze, czy chociażby pozostałe
całe 13 meczy, no bo pamiętajcie o tym, że kiedyś tych meczy było do rozegrania 30, a nie tak jak jest to teraz 15. Po prostu wtedy ja nawet nie rozgrywałem żadnych SBC, nie otwierałem żadnych paczek, tylko siadałem, grałem te 15 meczy z bomby i tylko cały czas byłem zamknięty w tym świetle, żeby to Foot Champions jak najszybciej rozegrać, odcinałem się od rzeczywistości i tak naprawdę z meczu na mecz ta moja efektywność spadała, z meczu na mecz grałem coraz gorzej, a nigdy sobie z tego sprawy nie zdawałem, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, traktowałem to jako obowiązek i po prostu chciałem mieć to jak najszybciej za sobą. No i co? No i dopiero z biegiem czasu, jak mi to ktoś uświadomił, zdałem sobie sprawę z tego, że jest to złe, dlatego oczywiście przez to podejście moje wyniki wyglądały jak wyglądały, no ale tak jak mówię, potrzebowałem tego, żeby ktoś mi o tym powiedział, potrzebowałem tego, żeby gdzieś o tym usłyszeć, dlatego w tym momencie mówię to wam, żebyście oczywiście mogli sobie samemu sprawdzić, samemu w głowie odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie nie tutaj leży błąd, który najczęściej popełniacie. Od jakiegoś czasu staram się podchodzić do Foot Champions jako do czegoś przyjemnego, traktuję to bardziej jako nagrodę, a nie jako karę, rozgrywam swoje mecze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam na to ochotę i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wiem, że na spokojnie mam na to czas. Oczywiście nie zawsze mi się to udaje, ponieważ na przykład studiuję zaocznie, no i czasami w weekendy tego czasu nie mam, ale zawsze mimo wszystko, nawet jak ten weekend mam zapchany, to potrafię sobie znaleźć chwilę tak, aby te mecze sobie ładnie rozłożyć w czasie, no i żeby nigdy nie grać tych meczy dużo pod rząd, a żeby zawsze te mecze sprawiały mi przyjemność. Oczywiście ja w swoich materiałach jestem z wami szczery, no i powiem wam, że w zeszłej edycji zdarzało mi się na przykład kilka razy nie dokończyć całego Foot Champions, no bo po prostu nie miałem na to wystarczająco ochoty, ale prawda jest taka, że nie jest to nic strasznego i jak raz na jakiś czas nie rozegracie całości, a wasz bilans będzie delikatnie gorszy, no to nic się nie dzieje, bo pamiętajcie o tym, że czasami lepiej nie nastawiać się na dobre nagrody i na dobry bilans, a po prostu robić w weekend to, na co macie ochotę, a nagrody po prostu za Foot Champions traktować jako coś pozytywnego, jako dodatek. Lepsze jest takie podejście niż na przykład poświęcać wszystkie przyjemności podczas weekendu na rzecz Foot Champions, po czym okaże się, że na przykład nagrody dostaniecie no jako wielkie nic, jakie wielkie gówno, no i dopiero wtedy będziecie żałować tego, że na przykład nie woleliście w weekend sobie obejrzeć jakiegoś meczu, nie woleliście gdzieś jechać, a na przykład poświęcaliście ten czas na granie, dzięki czemu po czym okazuje się, że te nagrody są bardzo słabe i tak naprawdę zmarnowaliście cały weekend, a mogliście sobie zrobić rozrywkę jakiś w inny sposób. Wiadomo, że całe Foot Champions i cały czas jesteśmy tylko i wyłącznie w temacie gier. No i gierka jest to przede wszystkim gigalosowość, no bo zależy to przede wszystkim od tego, na kogo traficie, jak będzie wyglądał gameplay, czy będą lagi, czy tych lagów nie będzie, jaki skład wasz będzie miał przeciwnik, czy będzie to skład za 100 tysięcy, czy może za 20 milionów, ale są pewne rzeczy, o których zaraz wam powiem, dzięki którym realnie możecie zwiększyć sobie procent na to, że wbijecie lepszy bilans, że realnie możecie wpłynąć na to, że podczas jednego weekendu wbijecie dużo więcej wygranych meczy i że będziecie trafiać na słabszych przeciwników. Często na przykład, jeżeli wbijacie sobie bilans 8-7 i często jeżeli zazwyczaj właśnie kończycie na tych 8 zwycięstwach, nagle przychodzi taki weekend, że nagle robicie bilans 8-3, no i wtedy mówicie, wow, mam rekordowy bilans, ale pewnie i tak tych 4 pozostałych meczy nie wygram, więc sobie je odpuszczę, nie przykładam się do nich, gram sobie je byle jak, więc tak nigdy robić nie możecie, ponieważ zawsze jak zostają wam jakieś 2 dodatkowe mecze, a wy na przykład osiągnęliście bilans, który zawsze jest bilansem waszym rekordowym, no to zawsze te mecze po prostu się poświęćcie na nie, przyłóżcie się do nich, ponieważ często jest tak, że jeżeli w głowie sobie odblokujecie taką niewidzialną barierę, jeżeli już raz wbijecie ten rekordowy bilans, powiedzmy 10-5 dla was, gdzie zawsze wbijaliście maksymalnie 8-7, no to potem jak wbijecie już raz te 10-5, to zawsze te 10-5 będziecie wbijać, także jak macie szansę wbić lepszy bilans, nigdy tych ostatnich meczy nie oddawajcie, nie odpuszczajcie, tylko zawsze w 100% się do tego przyłóżcie. Dodatkowo ważnym aspektem jest to, że jak na przykład gracie i pod rząd przegracie 2 albo 3 mecze, to nigdy nie grajcie kolejnego meczu, no bo wtedy w grę wchodzi już wkurwienie, frustracja i głowa po prostu nie pracuje prawidłowo. Lepiej wtedy zrobić sobie przerwę po tych 2-3 meczach i po prostu, nie wiem, za pół godziny grać dopiero dalej, no bo oczywiście jak przegrywacie kilka meczy pod rząd, no to potem tylko atakujecie, chcecie jak najszybciej strzelać bramki, odkrywacie się, wychodzicie obrońcami do przodu, no a dzięki temu wasz przeciwnik ma jeszcze z wami łatwiej, no i dzięki temu przegrywacie kolejne mecze, a tak naprawdę chcecie robić to wszystko na odwrót. Odnośnie gameplayu i tego, kiedy jest on najpłynniejszy i o której godzinie macie szansę na najmniejsze lagi, no to powiem wam, że różnice są naprawdę ogromne. Na przykład chociażby porównajmy sobie piątek godzinę 19, a porównajmy sobie godzinę pierwszą w nocy w sobotę. To tak naprawdę są dwa różne inne światy, a oczywiście no jest to tylko i wyłącznie 5 czy tam 6 godzin różnicy, no i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z nas ma czas, żeby siedzieć po nocach, ale po prostu chodzi mi o to, że no w nocy mniej osób gra, te serwery są mniej przeciążone, no i automatycznie są mniejsze lagi, także jak macie czas, no to po prostu grajcie sobie po nocach, ponieważ wtedy raz, że będzie wam się przyjemniej grało, dwa, że będziecie mieli większą kontrolę nad zawodnikami, a trzy, że te bilanse wtedy automatycznie powinny być lepsze, no i ostatnia rzecz, którą wam mogę doradzić, jest taka, żebyście nie
nigdy nie grali w piątek w godzinach od 19 do 20 i żebyście nigdy nie grali w sobotę i w niedzielę w godzinach od 17 do 21, ponieważ wtedy są serwery najbardziej przeciążone, wtedy wasi zawodnicy najmniej reagują na wasze polecenia. Mimo że pokazuję wam ten sam ping w menu, to tak naprawdę ta gra jest tak zlagowana, że ciężko po prostu osiągnąć wasz szczytny cel możliwości, no i ciężko jest grać tak, jakbyście chcieli grać. Ja często robię także całe swoje Food Champions, rozgrywam na przykład o drugiej czy trzeciej w nocy. Wiadomo, że są to chore godziny, ale niestety takie są realia. Mimo to, że jest to tylko i wyłącznie gra, no to mi na tych bilansach zależy. Wiem, że oczywiście w nocy gra się najłatwiej, no i właśnie najczęściej robię to w taki sposób, że całe swoje Food Champions rozkładam sobie na 3 dni i rozgrywam je właśnie o drugiej czy o trzeciej w nocy. Ostatni temat, czyli oczywiście odnośnie waszego składu, tego jaką macie formację i tego jakie macie wytyczne, to uważam, że każdy powinien to ustawić pod siebie. Znam ludzi, którzy na przykład super czują się w formacji 4-4-2, a nie potrafią grać formacją 4-2-3-1, a znowu znam ludzi, którzy kochają grać 5 obrońcami, a na przykład nie potrafią grać formacją 4-3-3. I tutaj chodzi mi o to, że każdy człowiek jest inny, każdy z nas preferuje inne rzeczy, dlatego formacja i wytyczne zawsze powinny być ustawione pod was i pod to, jaki macie styl gry, czy rozgrywacie szybko, czy atakujecie tylko z kontr, czy na przykład rozgrywacie piłkę, no i oczywiście powinno zależeć to od tego, jakie macie karty w składzie, dlatego ja nie polecam sobie kopiować taktyki od kogoś innego, tylko eksperymentować samemu, dopóki nie dojdziecie do takiej formacji i wytycznych, która będzie wam po prostu dawała przyjemność i która będzie idealnie dopasowana pod was. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, żebyście nie popełniali tego bardzo dużego błędu, to to, że nawet jak wam nie idzie i przegrywacie 4 mecze pod rząd, to nie sprzedawajcie kart z całego składu i nie wymieniajcie tego składu na nowy podczas trwania Food Champions, no bo raz, że stracicie na tym bardzo dużo końców, ponieważ Food Champions są duże wahania cenowe, a dwa, że nie będziecie wiedzieli, jak dobrze tymi nowymi kartami grać, a trzy, że wam to nic nie pomoże, bo jeżeli przegrywacie 3-4 mecze pod rząd, no to w 90% przypadków nie jest to wina składu, a waszej głowy, dlatego jak wam nie idzie, to nie odpuszczajcie, dograjcie sobie to Food Champions już tym składem, który macie, a gdybyście chcieli sobie zmienić skład, to zróbcie to w tygodniu, na przykład poniedziałek, wtorek, kupcie sobie nowe składy, tak żebyście oczywiście mieli jeszcze te 3-4 dni, żebyście się mogli do kolejnego Food Champions przygotować, żebyście mogli poznać dobre strony tych kart, które macie, żebyście po prostu wiedzieli, jak tym składem grać. No i to by było na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że oczywiście wam pomogłem, że będziecie wbijać te lepsze bilanse dzięki mnie. Zostawcie suba, na pewno tego kolejnego poradnika nie pominiecie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!